Dzień dobry, witam Państwa. Chcę Państwa zabrać do cyfrowego świata Auxir, ale nie tego teraźniejszego, ponieważ już od dawna nosiliśmy się z zamiarem, żeby pokazać Państwu nasze zdigitalizowane materiały wideo i nie tylko wideo, audio też. Jak widzicie Państwo na tych nośnikach, te kasety na pewno Państwo znają, tak zwane 16 VHS. Niektóre mają 30 lat, tam akurat 28 z 92 roku. Jest tam dużo materiałów. Jak Państwo widzą tutaj za mną, te kasety już są zdigitalizowane. Na cyfryzację czeka drugie tyle. Co prawda jest to bardzo czasochłonny proces, ale warto. Uwierzcie mi Państwo, warto, ponieważ jak oglądam te materiały, to aż łza się w oku kręci czasami, można sobie przypomnieć i siebie, jak się okazało, ale też myślę, że jak Państwo będą te materiały oglądać, to będzie można zobaczyć siebie albo zobaczyć, jak to było, jak się robiło kiedyś imprezy. No i zachęcam do tego, żeby patrzeć pod kątem takim, a może kogoś Państwo tam znajdą, może siebie. Zapraszam też do komentarzy pod tymi filmami, ponieważ będziemy udostępniać Państwu te nasze zbiory. Pierwszy już bardzo, bardzo niedługo, więc myślę, że będą mieli Państwo sporo radości z oglądania tych materiałów. Zapraszamy, proszę Państwa, na stronę naszą ośrodkową www.auxir.eu. I tam na tej stronie będzie odnośnik na kanał do YouTube'a i tam właśnie będą udostępniane nasze filmy. Nasze archiwum to nie tylko filmy, proszę Państwa, bo te materiały, które mamy tutaj na dużych kasetach 16, na małych 8-kach, ale mamy też na przykład dużo materiałów jeszcze na takich nośnikach jak te. To są minidyski audio i one również będą scyfryzowane, ponieważ tak jak mówiłem, naszym pomysłem, który realizujemy teraz, jest cyfrowe archiwum Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Tak, sportu też będzie trochę. Dla wszystkich, którzy na sport czekają, też dla nich będzie coś i z tej dziedziny. Zapraszam Państwa na naszą stronę, zapraszam na kanał na YouTubie. No i jestem ciekawy Państwa komentarzy. Cyfrowe archiwum Auxir jest do Państwa dyspozycji.